Biegiem czasu tylko nowe konsekwencje i chyba się nie łudzę, że cokolwiek będzie wieczne. Bo co znaczy na zawsze, gdy kończy się tak jak zawsze? I co oznacza słowo kocham, jeśli nie mówisz go naprawdę? Już nie wrócę, dlatego na mnie nie czekaj. Znowu spakowałem całe swoje życie w plecach. Dzisiaj tylko myślę o tym, żeby gdzieś wyjechać, bo to mi daje wolność, której nie znajdę w kobietach. Ja naprawdę już nie chcę się wczuwać, bo wszystkie emocje są dla mnie jak żart. I naprawdę już nie chcę cię słuchać, bo kłamałaś mnie dużo bardziej niż raz. Nie, bo idę w inną stronę. Chociaż wyglądasz ładnie, to rani się jak noże. Miałem kiedyś taką panę, podziwiałem ją jak Zosię. Ale nie wiedziałem, czy cokolwiek mi po niej pomoże. Nie wiedziałem, czy cokolwiek mi po niej pomoże. Może. Nie wiedziałem, czy cokolwiek mi po niej pomoże. Może mi po niej pomoże. Proszę, nie czekaj już, bo noszę w mych plecach nóż. Nie czekaj na mnie, nie czekaj na mnie. Nie mogę nie zawieść znów. Proszę, nie czekaj. Na DM-ie, ale żadnej nie chcę. Masz całkiem fajny kufer, baby, ale daj mi szczęście. Nie chcę cię widzieć więcej w mych snach. Chcę czegoś więcej, to chyba znak, że nie pasuję do tego świata. Mam na imię Patryka, mówiłaś do mnie tata. Nie wiem, czy wysiłku byłaś warta, ale mimo tego wraca do zeszłego lata i spada w dół. Chociaż pnę się do góry, nie mam w sobie żadnych uczuć i nie chcę nic poczuć. Jestem wielkim głębkiem nerwów, chociaż tego nie widać. Zgubiłem gdzieś moje serce, pokochałem się teraz. Nie czekaj na mnie, bo idę w inną stronę. Chociaż wyglądasz ładnie, to rani się jak noże. Miałem kiedyś taką panę, podziwiałem ją jak Zosię. Ale nie wiedziałem, czy cokolwiek mi po niej pomoże. Nie wiedziałem, czy cokolwiek mi po niej pomoże. Może. Nie wiedziałem, czy cokolwiek mi po niej pomoże. Może mi po niej pomoże. Proszę, nie czekaj już.